Dzień dobry wszystkim, witam Was 1 grudnia o godzinie 6:50. Chciałam się z Wami przywitać jeszcze z rana przed całym dniem szkoły, bo to wiecie, zawsze troszeczkę inaczej wygląda. No i oczywiście przywitać w tej naszej serii Vlogmas, którą będę starała się ciągnąć jak najdłużej oraz jak najaktywniej, ponieważ te filmy nie będą się pojawiały codziennie. Ale rozkładam się tak troszeczkę na dłużej, jak wrócę ze szkoły. Teraz jeszcze do tej szkoły się wybieram. Dzisiaj szykuję się dość w porządku dzień. Słuchajcie, wczoraj to po prostu cały czas mówiłam do mojej przyjaciółki, że jak dożyjemy środę, to po prostu już mamy totalnie z górki. Teraz w ogóle jest taki czas, końcówka no listopada, początek grudnia i w szkole jest Armagedon, dosłownie codziennie coś i właśnie dzisiaj jest ten wyjątek, kiedy dzisiaj nic nie ma, chyba. Jeżeli coś się okaże, jest, no to już trudno, ale nie powinno nic być, więc dzień w porządku. To dokładnie 5 minut muszę wjechać z domu na pociąg. Widzimy się o 16:00. Jestem też strasznie zadowolona, ponieważ chyba w końcu od sierpnia rozpracowałam system i sposób na falę na Dysona, na loki na Dysona, więc jeżeli wytrzymają do końca dnia, to będę w niebo wzięta. Teraz lecimy do szkółki, życzymy Wam miłego dnia, no i zapraszamy do wspólnego czasu odliczenia świąt. I get so depressive and can't get out of bed when I hear you in the kitchen, cause you have more to say about all your thoughts and worries surrounding my condition. You won't let it go, and I think I'm getting more indecisive by the second. Witam się z Wami już po całym dniu szkolnym. Jest w ogóle teraz godzina 20, więc odzywam się do Was bardzo, bardzo późno, ale jestem także po korkach z matmy, które miałam przed sekundką. W sumie już troszeczkę zleciało, więc no tak ciężko w ogóle się wyrobić. No ale mam teraz w końcu trochę czasu, żeby opowiedzieć Wam właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało. No nie było w ogóle okazji się do Was odezwać, byłam w szkole, wszystko tam spoko loko, jakoś zleciało, następnie szybka kawka po szkole, no i wróciłam do domu, zjadłam obiad, wiecie, korki. W streszeniu to jest tyle. Miałam w ogóle inne plany na dzisiejszy wieczór, bo miałam się spotkać z dziewczynami, jednak uległo to odwołaniu i siedzę w domu. Jedyne co, to muszę na jutro powtórzyć na polski. Mam jakąś tam pracę stylistyczną, czyli będziemy pisać rozprawkę bądź opowiadanie, zobaczymy jeszcze. Zabiłam sobie też karpatkę już z tego niestety. To tak poza tym nie mam żadnych planów, więc być może zabiorę się za montaż tego vloga. Nie wiem, co ile one się będą pojawiały, naprawdę nie jestem w ogóle w stanie powiedzieć ani jak to będzie wyglądać, więc musicie się uzbroić w cierpliwość. Jak się pojawi pierwszy, to może już będzie jakaś taka regularność. Jak na razie to niestety nic, a nic nie powiem. Jestem cały czas przeziębiona, w sensie no przeziębiona. Gadam, tak wiecie, przez nos. Mam nadzieję, że to minie, bo już trzyma mi się to chyba od wtorku, mi się wydaje. Ale skoro to vlogmasy, to na vlogmasach trzeba otworzyć kalendarze adwentowe. Przyznam, że te kalendarze otworzyłam już wczoraj o północy, bo jakoś siedziałam, mówię, kurde, wybił już 1 grudnia, więc je otworzę. Ale teraz Wam pokażę, to jest żaden problem. To pierwszy, jaki mam, jest to kalendarz od Jagi Candle. Pokazywałam go Wam w ostatnim vlogu, gdzie były jeszcze świeczki świąteczne, ale mamy też kalendarzyk. No i tutaj było, nawet wyniosłam to do środka. I w tym pierwszym okienku, wydaje mi się, że tak będzie we wszystkim, jest to wkład ze świeczką przez mój zatkany nos, nie powiem Wam w ogóle, jak to pachnie. Możecie sobie spojrzeć, jak to dokładnie wygląda, a znowu w drugim kalendarzu. Ten jest już troszeczkę bardziej zaawansowany, bym powiedziała. Mam tutaj duży kalendarz z Lancome. Kupiłam go w Douglasie, ale niemieckim, bo wydaje mi się, że jak szukałam na stronach polskich, to go nie widziałam. No i tutaj też była jedyneczka, są takie wykładane. I słuchajcie, w jedyneczce mieliśmy dzisiaj z Biodermy krem nawilżający bądź balsam. Balsam. Wydaje mi się, że balsam nawilżający. Fajne, bo te produkty, one są stosunkowo bardzo duże. To jest na przykład 100 ml. Jak są jakieś mini perfumiki czy coś, to nie są, wiecie, takie malutkie, tylko no bardziej opłacalne. Wydaje mi się, że w ubiegłych latach miałam tak właśnie, że dawali na przykład pilniczki do paznokci albo gumki do włosów. Wiecie, takie rzeczy totalnie z drogerii, a i tak te kalendarze potrafią kosztować po 3, 4, 5 stów. Czyli no jednak jakiś wydatek jest, ale jeszcze muszę Wam się pochwalić, bo poza tymi dwoma kalendarzami, to stwierdziłam, że w tym roku troszeczkę odejdę od tradycji i pierwszy raz będę tworzyła taki kalendarz swój na zasadzie wymiany, że wiecie, ja szukam prezentów dla kogoś, ten ktoś dla mnie. Wydaje mi się, że jest to mega super opcja, na przykład z przyjaciółką, albo nawet moje przyjaciółki potrafią robić z mamą, z jakąś Wam bliską osobą, bo jest to jednak jakaś taka bardziej
personalizowana rzecz, mi się wydaje o wiele ciekawsze, ponieważ tutaj na przykład kupując takie kalendarze, no to ja wiem, czego się spodziewać, a przy takich własnoręcznych, no to nie wiem, to jest totalnie taka zagadka, co będzie, no to się okaże i w ogóle mam zdecydowanie większy fan właśnie z takiego, niż z tych takich kupnych, no i wam też pokażę. Wczoraj siedziałam, cały dzień pakowałam. A tak się prezentuje ten mój robiony własnoręcznie. Stwierdziłam, że zrobię 12 prezentów zamiast 24, żeby były to jednak takie rzeczy fajniejsze niż za dużo takich pierdółek. No i wczoraj siedziałam, pakowałam, po prostu pozawijałam i dodatkowo ponaklejałam takie małe te etykietki z numerami. Kupiłam to w jakimś sklepie. Mam nadzieję, że się spodoba. Mega fan w ogóle przy tym miałam, więc jeżeli mielibyście w przyszłym roku okazję, to strasznie wam polecam. W kalendarzach się już nagadałam, leżą sobie tam z tyłu, troszeczkę będzie bałagan, ale no trudno. I teraz chyba pójdziemy zrobić sobie kolację. Nie wiem, mam taki jakiś dzisiaj rozbity ten dzień. W ogóle od wczoraj, czyli od środy, mam wrażenie, że jest już weekend, że wiecie, jutro jest piątek, albo tam sobota, coś, ale tak naprawdę ten wymarzony piątek to jest dopiero jutro. Strasznie się w ogóle cieszę na grudzień. Tak, nawet nie wiem, co mogę powiedzieć, czy nie powiedzieć o słowo za dużo, czy za mało, ponieważ no jednak trochę tych filmów będzie, no to wydaje mi się, że w zupełności się nagadam. Ale naprawdę mam bardzo takie pozytywne nastawienie. Chciałam ten grudzień, bo październik, kiedy ma taką swoją ładną jesienną aurę, to niestety listopad jest w ogóle taki no nijaki, bez niczego, więc jak się wczoraj on już zakończył, to byłam strasznie szczęśliwa. Dosłownie tak jak jutro skończę lekcję, to też całą niedzielę mam wszystko zajęte, po prostu porozmyślane, co ja robię, gdzie ja idę, gdzie jadę. No ale teraz, że niby jest już późno, niby jeszcze nie tak późno, pójdę coś zjeść i będziemy montować vloga. Godzina 6:54, witam się z wami w wymarzony w końcu piątek i dzisiaj, jak jeszcze zdążę, bo za 10 minut muszę wyjeżdżać. Niestety cały czas utrzymuje mi się katar i kaszel teraz jeszcze, nie wiem jak to, ile to się będzie trzymać, no ale mniejsza z tym. Twórzmy sobie na wizji chociaż dzisiaj raz kalendarze. Dwójeczkę mamy tutaj, mniejszą niż wczoraj. Dzisiaj mamy taki zapaszek. Podejrzewam, że coś cukierkowego, ale no nic i tak nie wyczuję teraz przez ten zatkany nos. Ale przejdźmy sobie do naszego jeszcze większego kosmetycznego. Mam bardzo fajną rzecz. Miałam już to chyba kiedyś, o ile się nie mylę. Jest to nawilżający, perfumowany balsam do ciała, więc pachniecie tak od razu intensywniej. Dzisiaj jeszcze po szkole idę na jarmark. Troszeczkę się po tym mieście poszlajam. Wezmę już czapkę i szal, bo moja mama po prostu nie boję się wiedzieć, co już ze mną zrobi. I będziemy teraz sobie też siedzieć w kawiarence, ponieważ stwierdziłam, że lekcję na 10, no teraz jeszcze nawet nie ma 7. Tyle, że lepiej mi się coś tam skupić, coś robić, jak jestem poza domem. Więc posiedzimy sobie, poczulujemy i ogółem. Także zapraszam do dnia kolejnego. Jestem na chwilę w tej garze, potrzebuję opakowania świąteczne i zobaczymy, co tutaj znajdę. Ostatnie 2 godziny w szkole. I can't get out of bed when I hear you in the kitchen, cause you... You have more to say about all your thoughts and worries surrounding my condition. To szkoda. O Jezu, poczekaj, Pokazywałaś śnieg? Nie, nie pokazywałam śniegu, ale robimy z Olą pierniczki. Robią się już, teraz muszą tylko w lodówce i spod piękny śnieg. O, slej! Śnieżna kraina. No ale sztosa, a mi wyszło. Poduszka. Nasza pierwsza tura pierników jest.
nasze piękne studentko. Śliczniło się. Polecamy się jako cooking master. No zobaczcie, tak jest cuda. Kręcimy drift za... Zimno. Ja się już z wami żegnam. Olka pojechała, a ja również uciekam z domu. Jest godzina 14:11. Wrócę bardzo, bardzo późno i jestem tak szczęśliwa. W końcu, słuchajcie, po 4 miesiącach ogarnęłam włosy na Dysona. Nie wiem, może zrobię wam jakiś filmik w którymś vlogmasie albo po prostu opowiem. Ale no zobaczcie, robiłam je o 8 rano, jest 14, one się trzymają. W końcu, tak ja bym chciała. Więc to jest hicior dnia. No ja się z wami żegnam, życzę miłego weekendu.